i dwa punkty przywiezione przez zawodnika z kraju Hamleta. Najlepszy start Krzysztof Stojanowski, znakomite dojście do pierwszego łuku i on na czele, a z dwójką Ostrowian walczył Andrzej Chustrza, uporał się z Johnem Jorgensenem już przy wejściu w drugi łuk pierwszego okrążenia, ale przed nim mknął Mariusz Frank. W przodzie dość nieoczekiwanie Krzysztof Stojanowski, zawodnik ten nie po raz pierwszy potwierdza, że ten sezon należy do niego. Procentują starty w drużynie Leżajska 1525 Krosno, 21 lat już, wywalczył sobie miejsce w reprezentacji Polski do eliminacji Mistrzostw Świata Juniorów. W ostatniej chwili dokoptowany do składu wystartował Czesław Mszeno, no i spisał się tam bez zarzutu, zajął trzecie miejsce, a jeszcze oddawał punkty swoim kolegom z reprezentacji, m.in. gdańszczaninowi Pawłowi Duszyńskiemu, potrzebne do awansu. I Stojanowski wystartuje w półfinale Mistrzostw Świata Juniorów, a w lidze także zwycięża, zdobywał punkty w Łodzi, zdobywa także w Zielonej Górze. Gromkie brawa zielonogórskiej publiczności, bardzo ładny wyścig w wykonaniu tego zawodnika, bardzo dobry